Szegowka, wiesz, Pokédex. Drugi dzień w Warszawie, wysiadłem z metra na Dworcu Gdańskim, bo idę sprawdzić, czy w Arkadii dalej dobrze się gra w poksy. Tam lury zawsze były odpalone. Patrzę na mapkę, to są lury. To jest chyba właśnie... Tak, dobrze wysiadłem. Co mi jeszcze tydzymy? Miała się ta umowa skończyć pomiędzy Nianticiem a Unibail Rodamco, a widzę, że tutaj dalej wszystko sponsorowane w Arkadii jest, także dobrze. Pochodzę tam trochę, poszukam shiny, chociaż chodzę sporo z włączoną gołczą, albo łapiąc ręcznie, no i... Póki co zero szczęścia, powiem wam, ale poszukam też, czy ma jakichś rajdów. Dzisiaj w sumie mało nagram, bo tak między jednym spotkaniem a drugim dzisiaj załatwiam sprawy, ale jeszcze troszkę Rare Candy mogłoby wpaść, bo jestem już blisko wymaksowania mojego Lucky Kyogre'a i to by było dobrze, wymaksować go w końcu. A rajdzik jakiś jest tutaj, to nie wiem, czy ktoś będzie, zobaczymy. O kurde, w końcu. W końcu, słuchajcie. Dobra, to ignoruję rajda i biegnę po niego. Zobaczymy, czy zdążę. Jest to spory kawałek. A naprawdę nie chciałbym, żeby mi się zdespawnował, bo muszę go w końcu mieć w Pokédexie, tak? Ustawię go sobie potem na buddy. Moja jedyna możliwość, żeby zdobyć Rampardosa, jego ewolucję. Trochę się zmęczyłem. Gdzieś tutaj powinien być, jestem już pod tym Pokéstopem. Strasznie długo go szukałem i proszę bardzo, przyjechałem do Warszawy. I jest. Także no, nie mówcie, że w Warszawie nie ma lepszych poków, bo są ewidentnie. A może przynajmniej jest więcej możliwości, żeby je spotkać, bo po prostu większe miasto, więcej pokestopów, więcej spawn pointów, no to więcej szans na ciekawe i rzadkie pokemony. No wyskakuj. Wyskakuj, Kranidos. Jest. Jeszcze z weather boostem. Pierwszy ever. 1017. Kurczę, tego się nie spodziewałem. Mój pierwszy ever Kranidos. I teraz tak, czy ryzykować i rzucać pineappa na niego, pomimo że ma 1017 CP, no bo jednak potrzebuje tych candy niesamowicie. Zrobimy kompromis, zrobimy srebrne pineappy, bo będzie i więcej candy, i większa szansa na złapanie. I jeszcze ultrabola mu rzucę. Zobaczymy, jakie kółeczko. Zielone, dobra, jest zielone kółeczko, no to raczej nie ucieknie, ale bym tak płakał, gdyby uciekł, dlatego te wszystkie tutaj środki ostrożności. Przydałoby się go dobrze rzucić, także tutaj na chwilę postawię kamerę. O, nawet nie wszedł, great. A mam nadzieję, że się złapie w tego ultrabola. Jest! Jest Kranidos! Do Pokédexu! Najrzadszy obecnie Pokémon z czwartej generacji do złapania na dziko. Najrzadszy. Oto i on, słuchajcie. 1017, piękny jest. I słuchajcie, to jest bardzo potężny Pokémon tak naprawdę, typu kamiennego. Jego ewolucja oczywiście, Rampardos, jest bardzo potężnym Pokémonem, tylko mało ludzi ma wymaksowanego takiego Rampardosa, bo mało ludzi ma dość candy, żeby go wymaksować, albo żeby w ogóle zrobić ewolucję z Kranidosa. Także to jest mój pierwszy. Ustawiam go sobie na buddy zaraz, bo potrzebuję w tym momencie jeszcze 44 candy. Trochę się nachodzę, zobaczymy, ile wymaga na buddy do przejścia na jedno candy. Obecnie mam w sumie na buddy Clamperla. Zastanawiam, czy zrobić sobie ewolucję Clamperla shiny, czy zwykłego, bo potrzebuję jeszcze do Pokédexu jego innej ewolucji, a mianowicie Gorebysa, bo Huntaila już mam, ale mi się najbardziej z tych shiny wszystkich trzech podoba Clamperl po prostu. Także chyba zostawię tego Clamperla taki, jak jest, a jakiegoś innego Clamperla sobie ewoluuję w nadziei na to, że trafi mi się wpis w Pokédexie i w sumie uzupełnię Pokédex z trzeciej generacji, bo w tym momencie to jest jedyny Pokémon brakujący mi z trzeciej generacji do Pokédexu. Także byłyby dwa wpisy w Pokédexie w jednym odcinku. Miejmy nadzieję, że to się wydarzy. Ale tu już wszystko zależy od szczęścia. Szanse są 50-50. Jest! Jest ten, którego chciałem. Będzie wpisik w Pokédexie. Będzie uzupełniona całusieńka trzecia generacja. Także można powiedzieć, że w tym momencie zamykam znowu ten rozdział w mojej przygodzie, no bo trzecia generacja jest uzupełniona. Wszystkie Pokémony, które wyszły, są już w moim Pokédexie. Także pierwsza, druga, trzecia generacja zakończona. Czwarta. Jestem coraz bliżej, zwłaszcza z tym dzisiejszym złapaniem Kranidosa. Fajny ten Gorbis. Spoko Pokémon. No przypominam, że przegapiłem Clamperl Day, także tutaj musiałem troszkę nadrobić. I teraz mogę już na spokojnie, z czystym sumieniem zmienić sobie buddy z tego pięknego Clamperla na mojego nowego Kranidosa. Moi friendsi mają w tym momencie spoiler jeszcze przed premierem odcinka, że go złapię, ale na szczęście nie ma aż tak dużo osób we friendsach, także mam nadzieję, że nie rozpowszechnią tej informacji, no bo to widać, tak? Oni widzą, że już mam tego Pokemona. No widzicie, muszę częściej przyjeżdżać do Warszawy. Tamtego rajda przegapiłem pewnie, bo tamta ekipa już poszła, ale pójdę może na jakiegoś innego rajda, pójdę trochę pochodzić po Arkadii, zobaczymy, co tam się respi na lurach. Tam nie można niestety nagrywać w Arkadii, z tego co wiem. Słyszałem, że wypraszają z kamerą, także pochodzę trochę tak o i potem do was wracam, powiem wam, jak poszło. Dobra, załapałem się tutaj na rajda w Arkadii. Jakieś rare candy może? No trzy może być. O, jest czas TM-ka. Super. Dobra, siedzi. Ale słaba Ivy. Chyba przetestuję te hulajnogi elektryczne. Tak, wiem, że nie można jeździć po chodniku, przepraszam, ale chciałem się nauczyć na tym jeździć po prostu, a tutaj
prawie nikt nie chodził, także stwierdziłem, że tutaj będzie bezpiecznie się nauczyć na tym jeździć. Fajny gadżet! Czekaj, muszę nagrać jajko, bo dziesiątka. Dobry. Jaka jest oferta lunchowa dzisiaj? Dzisiaj mamy zupę, czyli con carne i żeberka. Tartini. Okej, słuchajcie. W ogóle jeżdżę dalej na tej hulajnodze, zrobiło się ciemno, jestem już po spotkaniu. W ogóle czy ten kadr się mega trzęsie? Podejrzewam, że się mega trzęsie. O, ktoś dzwoni do mnie, czekajcie. Cześć ciociu. No to jadę odwiedzić ciocię, ale dosłownie na chwilę. Zaraz wracamy do odcinka, bo jest naprawdę gruba akcja, zaraz wam pokażę zresztą. Dobra, stajemy na chwilę w jednym miejscu. Opowiem wam, co się działo, bo działo się dużo. W ogóle trochę się zasiedziałem u cioci i wujka, jest 20:30. Tak czy inaczej została mi około godzinka, powiedzmy z hakiem do samolotu. Czy może nie tyle do samolotu, co do czasu, kiedy powinien być na lotnisku. Ale jeszcze trochę chcę pograć i przede wszystkim, słuchajcie, chodzenie, łapanie poksów dzisiaj w Arkadii. W ogóle to nie jest reklama Arkadii, cały dzień mówię o Arkadii, ale to nie jest film sponsorowany. Pokażę wam coś naprawdę dobrego, słuchajcie. Złapałem shiny, to jeszcze gołczą. Już mi się chyba to zdarzyło parę razy złapać shiny gołczą. Zobaczcie, manki, jeszcze jaki piękny, ma fajny level w ogóle, to jest też śmieszne. Zobaczymy appraisa od razu, jakiego ma. May not be great in battle, no to jest taki słabe IV to jest, ale liczy się, że jest shiny, widzieliście? Mówiłem wam chyba dwa odcinki temu, że podczas tego eventu coś czuję, że może w końcu odwróci się szczęście i złapie jakiegoś nowego shiny, jest manki. No trochę nie ten, co chciałem, bo bardziej chciałem shiny machopa. Powiem wam, że zawsze praktycznie jak jest event, i są dwa nowe shiny, to łapię najczęściej tego, którego chciałem mniej, ale i tak jestem zadowolony i powiem wam, że nie będę go ewoluował, bo wygląda epicko shiny manki, natomiast shiny prime tak sobie. Niby istnieje coś takiego jak w sumie shiny Pokédex, tak? Czyli odkrywanie shiny wersji Pokémonów w swoim Pokédexie. Ja w sumie nigdy nawet tego nie sprawdzałem, no ale jak wejdziecie w Pokédex, teraz znajdę manki, no to mam shiny w Pokédexie, tak? A na Primeape? No nie mam shiny, no bo nie zrobiłem jeszcze shiny Primeape'a nigdy. Dla niektórych może to być taka ciekawostka, czy powiedzmy wyzwanie bardziej wymagające niż uzupełnienie zwykłego Pokédexu, uzupełnienie shiny Pokédexu, czyli uzupełnienie wszystkich shiny Pokémonów wraz z ewolucjami w swoim Pokédexie. Powiem wam szczerze, ja nigdy nie myślałem o tym jako wyzwaniu, nigdy tego nie robiłem. Może kiedyś zacznę zbierać shiny Pokédex. Piszcie, czy robicie coś takiego, że zbieracie shiny Pokédex. Ja wolę nieraz sobie właśnie zostawić Pokémona w pierwszej formie, jeśli moim zdaniem shiny wygląda ciekawiej w pierwszej formie. A, mam questa w ogóle. Mam questa na charge temkę, czyli w końcu ten quest, który chciałem. Jest to napisane, użyj super efektywnego charge ataku w 7 rajdach albo walkach na gymie. Natomiast słuchajcie, uwaga, uwaga. Ważne ogłoszenie, to nie działa. Znaczy się, jak wejdziecie na rajda i zrobicie 7 super efektywnych ataków, to w ogóle się nie zalicza. Tutaj prawdopodobnie Niantic chciał zmodyfikować starą wersję questa, gdzie był quest na zrobienie super efektywnych ataków w walkach na gymie i zmienili tylko sam tekst. Także tekst się wyświetla, że może być również na rajdach, ale nie może być również na rajdach. Mam nadzieję, że to naprawią w ciągu kilku najbliższych dni, może nawet w momencie, jak już ten film wyjdzie, to już będzie to naprawione. Chociaż wątpię, znając tempo naprawiania błędów przez Niantic, no natomiast tu rzeczywiście jest błąd i pomimo, że zrespił się jakiś rajczu na rajdzie, gdzie ten rajczu jest? I tak bym sobie na niego nie poszedł, bo właśnie tego questa nie zaliczę na rajdzie, tylko muszę walczyć na gymie, także zaraz sobie gyma tutaj złoimy, tego niebieskiego na przykład. Muszę też jeszcze dzisiaj powzmacniać mojego Lucky Kyogre'a, tego tutaj, bo po to zbierałem candy na rajdach, tylko żebym go nie ściągnął, zanim mi wejdzie charge attack się naładuje. O kurczę, ściągnę go, no to pięknie. Powiem wam, że chyba znalazłem kolejny dziwny błąd związany z tym questem. Zobaczcie, typ ognisty nie jest super efektywny na Nidokinga. Wchodzę overheatem i tak się zaliczył postęp do questa. Czy nie ma znaczenia, czy użyjecie super efektywnego ruchu, czy nie. Wystarczy użyć dowolnego charge ataku na dowolnym Pokémonie w walce na gymie i tak się zalicza. Mega, że Niantic tego nie dopracował. No tutaj, że się wbije na egzekutorze, to rozumiem, tak? No bo to jest super efektywne. Że na tym Nidokingu się wbiło, to już po prostu parodia jest. Kurczę, jak spadnie Pokémon chwilę później po tym ataku, to nie zalicza się. Ciekawe czemu. Kolejny dziwny błąd. Ten quest jest zbugowany w trzech miejscach, tak jakby... O, teraz się zaliczyło, po dużym czasie. Można powiedzieć, że to jest też błąd, czyli tak naprawdę są trzy błędy w jednym queście. Brawo Niantic, trzy błędy w jednym queście, tego się nie spodziewałem. O, wywaliło mnie z rajda, z gyma znowu. Tutaj, kurczę, GPS zaczyna mi szwankować na Pocophonie, a tak kochałem ten telefon. Naprawdę był perfekcyjny do momentu, kiedy zaczął szwankować GPS. Niefajna sytuacja. No, Torkoalem to jeszcze nie walczyłem na gymie nigdy. Zobaczymy, jak tam ten Solar Beam się spisze. Do questa wchodzi? Nie wchodzi. No przecież to było super efektywne, a do questa się nie zaliczyło. O, teraz jest, dobra, jest 7. Zaliczony w końcu ten quest, ale kurczę się z nim męczyłem. No i mogę w końcu zebrać ten questik na charge temkę. To czego było mi trzeba. Namęczyłem się trochę z tym questem, gym zbity. Wstawiam tu slackinga, słuchajcie, i tak pewnie długo tu nie potrwa. O, już jestem w pół drogi do srebrnej odznaki. Podwójny exp do odznak, robi swoje. No i to jest limit karmienia, dobra. Jeszcze jedną rzecz muszę ci zrobić. Parapujemy Kyogre'a. To co, itemki, rare candy,
Chyba wszystkie wrzucę. Mi się wydaje, że i tak więcej będzie potrzeba niż te wszystkie, które mam, ale zobaczymy, może się uda. To będzie mój dopiero chyba trzeci albo czwarty Pokémon powyżej 4000. Jeszcze mam Lucky Groudona do wzmocnienia i Lucky Rayquaza. Natomiast na Rayquaza na razie nie używam Rare Candy, bo liczę na to, o tutaj mi aż GPS znowu dryfuje, liczę na to, że na Rayquazie weekendzie, na Rayquaza weekendzie, o tak to trzeba odmienić, powbijam troszkę właśnie Candy, bo mam Lucky Rayquaza też do sparapowania, też pewnie na maksa docelowo i też mi jest potrzebne bardzo, bardzo dużo Candy, już jestem tak blisko, już jest 3900 zrobione, ale musi być zrobione 4000, no żeby był wymaksowany ten Kyogre, także jestem tak blisko, a tak daleko. Ale jak będzie Rayquaza weekend, to będę robił dużo rajdów na Rayquazy, nabierę Candy do Kyogra i Candy do Rayquazy. Dwie pieczenie na jednym ogniu, dwie legendy, które chcę wymaksować. To jest mój cel w najbliższym czasie w Pokémon GO. Zostawcie łapę w górę, subskrybujcie kanał, a ja lecę zaraz na lotnisko. Wracam do domu i zobaczymy, kiedy znowu będzie okazja odwiedzić Warszawę. Oby niedługo, bo fajnie to się gra w poksy, naprawdę. Trzymajcie się, na razie, cześć.